Cześć moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie jak zwykle. Jest już taki wczesny wieczór wrześniowy, ale jest jeszcze bardzo ładnie. Jeśli macie okazję, no to wyjdźcie sobie jeszcze na spacer, póki jest aura odpowiednia, no bo niedługo rozpocznie się chlapa, buro będzie, szaro, opadną liście z drzew i w ogóle taka glajda nieprzyjemna, jak to się mówi w Poznaniu. Słuchajcie, ja dzisiaj nie przekażę Wam jakichś konkretnych informacji, tylko wyjątkowo będą to moje, absolutnie moje przemyślenia i temat taki bardzo zaczepny, kontrowersyjny, nie kontrowersyjny, ale taki, no taki temat do dyskusji, gdybym była ministrem zdrowia. Co bym zrobiła? Słuchajcie, bo podejrzewam, że każdy z Was zrobiłby coś innego, a na pewno inaczej niż minister chorób i albo choroby jednej, modnej w tym sezonie. Natomiast ja chciałabym być, gdybym była ministrem zdrowia. Oczywiście nie będę ministrem zdrowia, bo z moimi poglądami i z tym, co chciałabym zrobić, nikt nigdy na to stanowisko by mnie nie wziął z prostego powodu. Po prostu doprowadziłabym do bankructwa koncernów tych, które wytwarzają tableteczki i różne takie eliksirki. Za to bardzo mocno postarałabym się, aby podnieść poziom zdrowia narodu, ponieważ polski naród jest bardzo chory, po prostu Polacy są chorzy. Pozostańmy przy Polakach, bo nie będę tam mieszać w garnku innych narodów. Interesuje mnie tutaj nasz naród polski, to znaczy ludzie, którzy tutaj mieszkają, na tym terenie, Polacy. I są niestety bardzo schorowani. Nie chodzi mi tylko o te ostatnie półtora roku, niedługo 2 lata będą tego szaleństwa, które kompletnie, no już zdrowie Polaków sprowadziło do piwnicy. I to nie z powodu tej jednej choroby, tylko z tego powodu, że Polacy po prostu siedzieli zamknięci, że mieli bardzo mało słońca, że przede wszystkim od półtora roku żyją w stresie nieustannym, że mieli słaby dostęp do służby zdrowia. My to wszystko wiemy, ale jeszcze już przedtem już Polacy byli schorowani. Po prostu Polacy są chorym narodem z wielu względów, nie tylko z tego powodu, że jest służba zdrowia, tak zwana, nie wiem, czy tak się to nazywa, nie, system zdrowia, nie wiem, system opieki zdrowotnej. Każda nazwa jest nieadekwatna do stanu faktycznego. W każdym razie to jest leży po prostu i kwiczy, tak, ten system, ale nie tylko dlatego, też dlatego, że jest no, kiepskie odżywianie. Przepraszam Was tutaj, moje psy się trochę kłócą, nie zrażajcie się tym, jeden na drugiego jest zazdrosny. W każdym razie, no wiadomo, ta kwestia odżywiania, braku ruchu, siedzenia w zamkniętych pomieszczeniach i tak dalej. Ja nie mówię o wszystkich, ale generalnie jest taka zasada. Słuchajcie, i co ja bym zrobiła? Ja bym przede wszystkim postanowiła, ja bym zaleciła, najpierw bym w ogóle przede wszystkim otoczyła się doradcami, lekarzami, takimi, którzy widzą nie tylko jeden organ u człowieka, bo teraz jest mnóstwo specjalistów, mnożą się specjalizacje, każdy lekarz jest od czegoś innego, od innego organu, natomiast ja bym sobie wzięła jako doradców takich lekarzy, którzy widzą człowieka jako całość, jako duszę i ciało i którzy po prostu człowiek jest jednością dla nich, a nie składa się tylko z pojedynczych organów, do których potrzeba poszczególnych specjalistów. Coś takiego jak tradycyjna medycyna chińska czy Ajurweda. Więc na tym bym się skoncentrowała. Takich ludzi bym sobie dobrała i aby mi i z nimi myślę, że zrobilibyśmy coś dobrego dla narodu. I pierwsze, co byśmy zrobili, co bym zarządziła, to rutynowe zbadanie poziomu witaminy D3 u każdego Polaka, u każdego człowieka, który tutaj po prostu sobie mieszka i ma tej witaminy za mało, bo każdy prawie człowiek tutaj ma jej za mało. Ponad 90%, ostatnie zdaje się badania wykazały, że
Ponad 90% Polaków ma za niski poziom witaminy D3. Tutaj w Polsce normy są zaniżone. W aptekach można kupić tylko kapsułki 2000 jednostek. To jest po prostu śmieszna ilość, a nie mając witaminy D3 chorujemy po prostu. Tak? Latem tankujemy tę witaminę, to znaczy nie witaminę, ale hormon, który poprzez skórę wnika później do naszego ciała. Nie chcę tutaj się rozwodzić, bo to każdy z nas może sobie o tym poczytać u mądrych lekarzy. Też są tacy naprawdę, którzy widzą to trochę szerzej wszystko. I tam jest magazynowany i przetwarzany właśnie na witaminę D3 i ciało czerpie ile tego chce po prostu. Natomiast jeżeli już lato się kończy i chociażby tak jak teraz jest jeszcze słońce, ale to słońce pada pod takim kątem, że my już tego hormonu nie przyswajamy w ogóle, tak? W związku z tym potrzebujemy brać witaminę syntetyczną. Ludzie w większości o tym nie wiedzą. Jeśli wiedzą, to biorą właśnie te śmieszne 2000, które równie dobrze, to są pieniądze wyrzucone w błoto. Po prostu przy takim niskim poziomie, jaki mają Polacy. Więc kazałabym każdemu Polakowi rutynowo zbadać. Zresztą jeszcze wracając, jeszcze latem, nawet latem, jak wydaje się, że powinni mieć, że jeżeli człowiek jest na słońcu, no to ma tego, przyswaja tego hormonu na tyle, aby mieć wystarczający poziom tej witaminy później. No niestety tak się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że ludzie stosują te filtry ochronne, które owszem, pomagają, które owszem pomagają w tym, że no pomagają czy nie pomagają, ale w każdym razie człowiek się opala, robi się brązowy, natomiast tej witaminy, tego hormonu, który potrzebuje, nie przyswaja w ogóle, więc kończy się lato i też jest nadal niski poziom witaminy D3, jeżeli ktoś oczywiście idzie zbadać. No więc tak to, moi drodzy, wygląda. Tymczasem setki tysięcy lat ludzie chodzili na powietrzu i po prostu żadnych filtrów z paskudztwami nie mają. No to jest też wielki biznes, kremy z filtrami, te sztuczne, syntetyczne. I wtedy człowiek cały dzień leży plackiem na słońcu i tyle z tego ma, tylko że jest brązowy, natomiast nie ma w sobie tej witaminy. Kąpiel słoneczna to nie musi być wcale długa, może być 20-30 minut, ale naprawdę wtedy bez tych filtrów, ale to nie o tym mówię. W każdym razie, kiedy przychodzi jesień, moi drodzy, no to jest chandra, jest depresja, nie, no jest zły humor, jest szaro, buro, deszcz za oknem. A dlaczego? Dlatego, że już nie mamy tej witaminy właśnie, nie mamy słońca, więc nie mamy tej witaminy, więc trzeba ją uzupełniać. Ale kto o tym myśli? Więc zrobiłabym takie badania każdego Polaka rutynowo i później każdy Polak wziąłby i każda Polka dostałby pakiet na cały rok takiej witaminy, aby ją brał. Oczywiście w pakiecie z witaminą K2, MK7, która jest potrzebna, jeżeli bierze się witaminę D3, niezbędna po to, żeby ta witamina D3 powędrowała tam, gdzie ma powędrować, a nie tam, gdzie nie ma powędrować. Czyli żeby się nie osiadła w tkankach miękkich, ale to już nie jest temat na to. W każdym razie, słuchajcie, i to bym zafundowała Polakom. Ktoś by powiedział, ale to jest droga terapia przez cały rok i tak dalej. Nieprawda. My z tych składek na NFZ, na służbę zdrowia tak zwaną, wydajemy tyle, po prostu tyle pieniędzy, które idą w błoto, a i tak ludzie chorują na bardzo ciężkie choroby. My mamy strasznie wysoką umieralność na nowotwory, na serce, na cukrzycę. Polacy w większości są otyli. Jest przerażające, są statystyki otyłości, z których się choroby biorą. Więc wydaje mi się, że nie byłaby to wielka inwestycja, a w każdym razie na pewno lepsza niż zakupywanie jakichś cudów niewidocznych, kijów, cudów na kiju i tak dalej, na wianków, które się nikomu do niczego nie przydadzą. No więc
I do tego, słuchajcie, bym zrobiła wielką kampanię. Na czerwonym pasku by to leciało, dlatego że wbiłoby się ludziom do głowy, że to jest zdrowe. Tym starszym ludziom, którym wydaje się, że wezmą na przykład podwójną dawkę eliksiru, a może i trzecią, i będą chodzić w tych szmatach na twarzy, gdzie mają wirusów, gdzie wdychają te grzyby, te wydzieliny swoje, to wszystko, to wydaje mi się, że to wystarczy, aby być zdrowym. No nie wystarczy, no po prostu nie wystarczy, dlatego że nadal będą mieli te choroby, które mają. Natomiast prawdziwa profilaktyka polega właśnie na tym, żeby się zabezpieczyć. Profilaktyka to nie są tylko badania, bo badania tylko wykrywają odpowiednio wcześnie chorobę, ale chodzi o to, cały myk polega na tym, żeby postarać się tak zrobić, żeby po prostu tych chorób nie było. Więc oczywiście są choroby, które są no już tam ponad to jakieś, ale to dobrze, ale w większości można byłoby to temu zapobiec, tylko oczywiście jest to niewykonalne, no bo bankructwo byłoby, moi drodzy, no bankructwo koncernów, bankructwo no wielu tych wszystkich podmiotów, wielu podmiotów, które bardzo chciałyby dalej kasę czerpać. Ale ja jako minister zdrowia zrobiłabym takie coś i później jeszcze zrobiłabym jeszcze jedną rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła, która mi się bardzo, bardzo spodobała. Nie będę już długo mówić, bo już widzę 11 minut, nie chcę już Wam zawracać gitary, ale w każdym razie ja o tym tutaj, to o czym powiem, o tym, o czym teraz powiem, sporo pisałam na moim blogu Grynelka, będzie to w pierwszym komentarzu. Ja się tym tematem bardzo, bardzo pasjonuję i zajmuję się tym tematem już dość długo. Dlaczego? Chodzi mi o taką sprawę jak las. Ja, słuchajcie, ja mieszkam wśród lasów i powiem Wam, że zawsze w jakiejkolwiek sytuacji strasznej bym nie była, w jakimkolwiek dołku, za każdym razem las mnie z tego wyciąga. Znaczy, to nie znaczy, że moje problemy w jakiś sposób całkiem znikają, ale las mnie uspokaja, ja wychodzę z lasu podbudowana, wychodzę zdrowsza. Duchowo, czy w ogóle czuję się po prostu lepiej. Las jest moim lekarzem i my to wiemy, że idzie się do lasu, no to jest świeże powietrze, nawdychasz się tlenu i tak automatycznie człowiek to zdaje, tak wierzy i wie, że coś w tym jest. Ale niedawno okazało się, że potwierdziła to nauka. Nauka potwierdza, mądrzy naukowcy potwierdzają wiele rzeczy, w które my wierzyliśmy intuicyjnie, przyjmowaliśmy intuicyjnie. I bardzo mądrzy są Japończycy, którzy rozpoczęli taką tak zwaną terapię lasem. To się nazywa kąpiele leśne. I w Japonii powstają specjalne tereny, to znaczy Japończycy w ogóle mają bardzo dużo lasów i w tych lasach, te lasy są, tam tworzone są ścieżki, są różne ławeczki i tak dalej, specjalne takie jak gdyby najpiękniejsze tereny wyznaczone do tego, żeby człowiek wszedł tam i odbywał tę kąpiel leśną, żeby to była terapia dla niego. Ponieważ okazało się i nauka to właśnie potwierdziła, że drzewa, że drzewa, w ogóle drzewa są cudowne, słuchajcie. Drzewa, my nie doceniamy w ogóle drzew, naprawdę nie doceniamy, bezlitośnie je wycinamy, niszczymy. Drzewa są dla nas tylko takim budulcem po prostu i czymś użytkowym, a tymczasem one naprawdę, no to są. Drzewa są po prostu wspaniałe i warto się tym zainteresować, a dają nam to, że wydzielają, zresztą w ogóle wszystkie rośliny w lesie, wszystkie rośliny, nawet mech, jakieś trawy, to wszystko w lesie, krzewy, wszystko to wydziela takie substancje, które wiążą się z naszym organizmem, wchodzą w nasz organizm za pomocą płuc, poprzez usta, poprzez oddech, poprzez skórę i one powodują, że wzmacnia się bardzo nasz system odpornościowy i taki na przykład dwugodzinny pobyt w lesie zapewnia nam odporność bardzo silną, wzrasta moc tych komórek, które są zabójcami, no te, jak one, mówcie, bo zapomniałam teraz, te, które walczą o
które są takie silne w systemie odpornościowym. No zapomniałam, w tej chwili wyleciało mi z głowy, sorry. W każdym razie właśnie las jest lekarzem i potrafi zdziałać bardzo wiele, nawet w bardzo ciężkich chorobach pobyt w lesie jest lekarstwem i wspomaga terapię. I dlatego oczywiście jak to człowiek jest bardzo ciężko chory i nie może chodzić i leży gdzieś, no to on nie będzie chodził po lesie. Ale ja gdybym była ministrem zdrowia, to przy każdym szpitalu posadziłabym las bądź pobudowałabym szpitale w lesie, otoczone lasem. Zasadziłabym drzewa, można nawet duże drzewa zasadzić, tak żeby były wśród lasu. Tak właśnie robią w Japonii. W Japonii są kliniki wśród lasu i jako terapia dla pacjentów jest właśnie kąpiel leśna. Oni spędzają dużo czasu nie w pokojach szpitalnych, ale właśnie w lesie. Ci, którzy mogą chodzić, chodzą, a ci, którzy nie mogą, no to leżakują. Oczywiście, jeżeli pora roku jest odpowiednia, jeżeli jest zimno, no to nie będą chodzić, ale ponieważ te szpitale są wokół lasu, znaczy las jest wokół szpitali, sorry, to te szpitale są tak zbudowane, że widać przez okno właśnie drzewa, widać las. Są duże okna i tam po prostu łóżka są tak ustawione, że pacjent widzi ten las. I jest udowodnione już w tej chwili, że jeżeli człowiek patrzy na zieleń, patrzy na przyrodę, na naturę, a przy okazji na przykład posłucha śpiewu ptaków, nawet jeżeli jest zima, to i tak są tam choinki, tak? Choinki, no drzewa igliste, tak, ja tak mówię choinki, ale to nie są choinki, bo drzewa igliste są cudowne. Same w sobie drzewa igliste są są źródłem zdrowia, ponieważ igły, no ale to już jest dobrze, to już tu nie będę na ten temat, na blogu piszę o tym sporo, zapraszam. W każdym razie nawet zimą widok iglastych drzew, które są wiecznie zielone, świerków, sosen, tak, pobudzają nasz mózg do tego, aby przesyłał jak gdyby sygnały, że mamy zdrowieć. Człowiek się uspokaja, człowiek nabiera sił i człowiek, który nie jest w nieustannym stresie, po prostu zaczyna wierzyć w to, że wyzdrowieje, bo to jest bardzo ważne. I to widok taki właśnie z okna mu pomaga. Natomiast jeżeli widzę szpitale, słuchajcie, które na przykład okno wychodzi, człowiek leży, widzi tylko ścianę, wchodzi taki biały człowiek ubrany na biało ze słuchawkami, no po prostu i nic więcej ten biedny pacjent nie widzi. Do tego dostaje to obrzydliwe jedzenie, koszmarne i leży w łóżku i widzi tylko tak ścianę, a jeżeli nie ścianę, to widzi okno, a naprzeciwko tego okna jest drugi budynek szpitalny, bo to na przykład u nas jest tak. Tutaj, gdzie mieszkam, w tym miasteczku niedaleko mojej wsi. Więc ja bym tak zrobiła i naprawdę dałabym ludzie dostaliby dużo, dużo, dużą motywację do tego, żeby zdrowieć. Więc już nie będę mówić o innych rzeczach, takich jak na przykład przepisałabym rutynowo, dostawaliby ludzie inny pakiet witamin, B-kompleks, witaminę A, czy cynk, jod, który jest bardzo ważny, ale to wtedy, kiedy po rutynowych takich badaniach po prostu musiało być, ja bym to zrobiła. Oczywiście ja wiem, że takie marzenie moje się nie spełni, ale dzielę się z Wami tym i zapraszam Was do dyskusji. Raz jest coś innego, bo praktycznie jeśli chodzi no, mówcie. O tę chorobę, która w tej chwili jest jedna, jedyna, no to my już wszystko wiemy po prostu. No, naprawdę, no, ja można w kółko Macieju się kręcić i nic nowego tu nie wymyślę. Tutaj walą pałami, tutaj prześladują, tutaj wprowadzają paszporty, tu nie wprowadzają, tutaj straszą falami, no i tak dalej, to się kręci po prostu. Natomiast puściłam sobie dzisiaj wodze fantazji.
No i zapraszam Was do dyskusji. Porozmawiajmy sobie na ten temat. Kochani moi, a ja Was pozdrawiam, bo już tutaj mówię. Zaraz zobaczymy, ile mówię. Jezu, 19 minut. Dobra, kochani, wyłączam się. Trzymajcie się trzymajcie się ciepło i tego. I do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie.